Młodszych Rocznikach, bo w sumie tu jesteśmy długo, ja z Poremką na przykład, no jest od dziecka tutaj, ja jestem już tutaj prawie 8 lat. Byliśmy w Młodszych Rocznikach z trenerem Bołciakiem, czy z trenerem Karmelitą Ciuksą. To tam była naprawdę na derby pompka i od małego nam wpajano właśnie tą atmosferę tych spotkań. No i było naprawdę konkretnie. Pamiętam mecz ze Śląskiem na wyjeździe. Wspominaliśmy też ostatnio, że przegraliśmy 3-1. Jak trener Karmelita wszedł po meczu do szatni, no to myślę, że zapachniało wtedy już szatnią seniorską trochę i poczuliśmy, że tak więcej nie możemy zrobić. Powiem tak, o, ładną mamy dzisiaj pogodę, szkoda, że tak zimno. Ja pana w ogóle znam jeszcze, jak pana nikt nie znał. Z awanturą kasę. Jakiego pana? Masz na tym mówić. Nie no, już wtedy w przeglądzie sportowym pracowałem. No, to już nie było tak. Ale mimo wszystko bym młody jeszcze. W ogóle chciałbym w ATM-ie dać im jakąś kasę, żeby to skasowali, nie? Ale nie ma jak. Kula czasami. Już chyba ze 20 razy było powtarzane albo więcej. Za chwilę ktoś. No chodź, podepniemy cię. Tobie. Na takie mecze się czeka i takimi meczami każdy z nas przechodzi do historii, panowie. Derby zawsze rządzą się swoimi prawami na swój sposób. Jeden za drugiego, panowie. Kto kurwa pomoże? Który z nas kurwa się podda? Wtedy kolega, który trzyma nas za ramię, nam pomoże, tak? Panowie, jeden cel, zwycięstwo! Bez żadnego strachu, pewni siebie do samego końca! Kto wygramy? Zabędzie! Bartol Leon, jump! Jump! Sami, wodnie do jednego! Raj Patrys! Raj dalej! Sędzio! Sędzio! Co krzyczasz? Si él ha tocado primero balón el portero, ¿por qué penalti? Bardzo się podoba, ja w ogóle bardzo lubię derby Dolnego Śląska. To są
zawsze mecze z emocjami. Dzisiaj się dużo dzieje od samego początku, także super się ogląda. No zostanie, no. Tak to jest, że ostatni super piątek, parę lat się te super piątki robiło tu, także stąd. No i trochę tam gdzieś serducho mocniej bije, ale no, takie decyzje moje własne. Jeszcze miałem, pracując w przeglądzie sportowym, jak pojechałem jako korespondent przeglądu sportowego do Bukaresztu na mecz eliminacyjny Ligi Mistrzów ze Stiałą. W ogóle uważam, że pechowo wtedy Zagłębie odpadło, więc jakbym miał tak wskazać takie wspomnienie, to to. Ale parę multilig też tutaj robiłem, które gdzieś tam fajnie pamiętam, jak klucz taki wyrzuciłem przez ramię trenerowi Stolarczykowi, jak szukam tutaj klucza do awansu z Wisłą do czołowej ósemki. No dużo tych meczów było, ciężko tak sobie na szybko przypomnieć, ale zawsze lubiłem tutaj przyjeżdżać. Ładny obiekt, fajna atmosfera, dobre mecze najczęściej tutaj też były, więc sama przyjemność. Gramy boisko! Na meczu będzie szalona i strzeli Rock Sim. Z główki. Ratej, zbierasz drugą, pasujesz drugą! Dominik, myślałem, że wyszedł już. Te same buty. Mówię, a to Krusinic napadnik. Brawo, panie! Brawo. Jak to kapsel strzelił, to ja nie wierzę. Ale należało mu się. Ile ta koszulka kosztuje? Ale jaja, co? Good game. Kamil, ile ta koszulka kosztuje? Nie, chcę jutro ją kupić od ciebie. Jak to mówię, albo lampa spadnie, albo lampa spadnie, albo wyciągnie się. Ale jak to kruczek zawsze, to... Zamknąłem oczy, nie? Co? Zamknąłem oczy, nie? Nie wiem, jeszcze nie jestem tego świadomy chyba. Ale cieszy mnie, że to w derbach przede wszystkim. Ale panowie, czuję najważniejsze, żeby walczyć je do końca. To, co mi rozmawiamy, to sobie udaj na tym boisku, panowie. Nie jest problem jedna bramka stracona. Nie jest problem. Taka jest moc, taka pewność siebie jest tutaj. A jakość oczywiście, że możemy to zwracić, panowie. Hej. Niekiedy sam momentów jesteście taki pierdolacy, że można tomu nie uwierzycie. Ufajnie, panowie. Jeden do drugiego. Pewność siebie jak zespół, panowie. Fantazja. To, co się dneska zrobili, a nemám slov, panové, toto je to. A teraz to čujete? Jak sa čujete? Hej? Sme, všetci, panové. Toto je to, panové. Hej? Gratulácia. Bravo!
nie ma Saszy Balicza! Kruczek! Powiedz, kto jest wielki, dawaj! Wielkie, wielkie, wielkie! Zagłębie! Wielkie, wielkie, wielkie! Zagłębie! Wielkie, wielkie, wielkie! Zagłębie! Dawaj wszyscy! Koniec.